Bóg uczy nas ze Słowa Bożego, w Słowie Bożym uczy nas, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, dlatego że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, na podstawie wiary, a nie na podstawie działań grzesznika, w oparciu o doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, którą On wykonał w pełni, gdy został ukrzyżowany. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego i Pan Jezus wykonał wszystko, co było potrzebne, żebyś mógł być zbawiony. Rzymian 11 rozdział jest używany czasami do tego, żeby zakłócać to podstawowe poselstwo Słowa Bożego poprzez zanegowanie tego, co Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Faktycznie, jeśli ktoś uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest raz na zawsze zbawiony i ma życie wieczne. List do Rzymian, 11 rozdział, 22 werset, jest takim fragmentem, którego ludzie bezbożni używają, żeby zanegować te słowa Pana Jezusa. Zważ wtedy na dobrotliwość i srogość Bożą. Srogość względem tych, którzy upadli, a dobrotliwość względem ciebie, jeżeli wytrwasz w dobrotliwości. Inaczej i ty będziesz odcięty. Rzymian 11, 23. Ujrzyj więc dobroć i surowość Boga. Na tych, którzy upadli, surowość, a na ciebie dobroć, jeśli trwasz w jego dobroci, w przeciwnym razie i ty będziesz odcięty. Te zwodnicze grupy przyjęły to w ten sposób tłumaczyć, że jeśli ktoś nie trwa w dobroci Bożej, zostanie odcięty, a tym samym, i tutaj jest kolejny punkt nadinterpretacji, utraci zbawienie. To kolejny przykład wyrwania z kontekstu wersetu i uczynienie pretekstu. Apostoł Paweł nie mówi tutaj o pojedynczych osobach, ale raczej o systemie prawnym opartym na Mojżeszu i tych z nim związanych, a także o systemie łaski i tych z tym związanych. Rozdział przedstawia, jak jeden system został zastąpiony innym systemem. Posługuje się figurą, bo jest to fragment figuratywny drzewa oliwnego, którego niektóre gałęzie zostały odłamane i zastąpione gałęziami dzikiego drzewa oliwnego. Przecież człowiek nie jest drzewem oliwnym ani dzikim drzewem oliwnym. Widać od razu, że jest to przenośnia. Nie jesteśmy z drewna, tylko przenośnie te symbole wskazują na pewne takie kategorie. Odnosi się to do wyznania chrześcijańskiego, które składa się głównie z pogan, zastępując Izrael w zajmowaniu miejsca łaski przed Bogiem. Ostrzeżenie tutaj jest takie, że jeśli wyznanie chrześcijańskie nie będzie trwać w dobroci Bożej, zostanie jako chrześcijańskie wyznanie odcięte i że Bóg ponownie zajmie się domowym drzewem oliwnym, czyli Izraelem. Dlatego mówi o dyspensacyjnych drogach Boga. Uroczysty wniosek jest taki, że po niepowodzeniu nie będzie przywrócenia chrześcijańskiego wyznania. Bóg osądzi go za to, że nie uwielbił Boga, nie uwielbił go na ziemi. Jak czytamy w Objawieniu 17 rozdział do 18 rozdziału, tam będzie sąd nad chrześcijaństwem właśnie zgodnie z tą zapowiedzią. Stanie się to po tym, jak prawdziwie wierzący zostaną zabrani ze świata podczas pochwycenia na 7 lat przed rozpoczęciem nowego przymierza, kiedy Pan Jezus pojawi się po wielkim ucisku, wtedy będzie właśnie wylany ten sąd na chrześcijaństwo. W owym dniu cały Izrael będzie zbawiony. Wszyscy, którzy są dziećmi obietnicy. Jak mówi nam List do Rzymian, 9 rozdział, od 7 do
ósmego wersetu. Ani że są nasieniem Abrahamowym, wszyscy są dziećmi, ale w Izaaku będzie tobie nazwane nasienie. To jest, nie dzieci ciała są dziećmi bożymi, ale dzieci obietnicy poczytane są za nasienie. Widzimy wyraźnie. Nie ma więc tutaj podstaw do tego, żeby podważać indywidualne, osobiste zbawienie jakiegokolwiek człowieka, ponieważ każdy, kto wierzy, ma życie wieczne. Każdy, kto uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, jest zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie. I nie ma ani jednego fragmentu w Biblii, który by uczył inaczej. I nie może być, ponieważ byłoby to sprzeczne wewnętrznie, a Biblia wewnętrznie jest zgodna i niesprzeczna. Wszystkie 66 ksiąg Biblii jest ze sobą w pełnej harmonii.